wstyd oczywiście o tym mówić, ale przez to, że miałam wszystko, ja nie musiałam o nic dbać. Ja nigdy o nic nie dbałam, bo ja, jak nie wiem, zniszczyłam lalkę, dostawałam kolejną lalkę. Nie wiem, podarłam dżinsy, dostałam nowe dżinsy. Cześć, tu Blanka Tichoruk, czyli Cała na Biało. Zapraszam cię do spędzenia ze mną najbliższej godziny. Gwarantuję, że zostaniesz moją wirtualną koleżanką, ale kolegów też przyjmuję. Partnerem podcastu jest rodzinna marka DAK. Skórzane torebki szyte od 30 lat w Lublinie. Dzień dobry, dzisiaj Całe na Biało. Całe na czarno-biało. Agnieszka Pocztarska, Blanka Tichoruk, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło. Prosto z Madery. Czy naprawdę to lądowanie jest tak straszne? Tam na miejscu, znaczy dla mnie było straszne, ale podobno to jest, zdarzają się takie lądowania. Zdarzają się lądowania spokojne, natomiast u nas rzeczywiście były takie turbulencje, że musiałam mieć wsparcie moich synów, którzy mnie wachlowali, wspierali, ale się udało. Uścisk ręki i lądujemy. Tak, mamo, wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze. To skoro tak wszystko będzie dobrze, czy było dobrze na samym wyjeździe pod względem żywnościowym? Bo zastanawiam się, jak to wszystko wygląda, będąc tak świadomym konsumentem i tak dbając o to zdrowe żywienie, o ten zdrowy styl życia, można to nazwać, czy na wyjeździe da się to utrzymać, no choćby w 80%? Tak, oczywiście, że tak. My śniadania jedliśmy w domu, więc jakby poszliśmy po prostu do sklepu i kupiliśmy produkty, które mniej więcej znam i wiedziałam, jakie mają składy. Oczywiście nie trzymam się w 100% jakby pewności, że to jest produkt, który nie ma żadnego produktu, składnika zakazanego. Pamiętajmy o tym, że wszystko jest dla ludzi i w momencie, kiedy jesteśmy na wyjeździe i nie wiem, nie znamy języka albo mamy ochotę na coś innego niż tylko i wyłącznie znane produkty, to naprawdę możemy sobie na to pozwolić, ale jedliśmy bardzo dużo warzyw, bardzo dużo owoców, bo ciepły kraj, więc aż było przyjemnie. No i owoce morza, które kochamy, więc jedliśmy zdrowo, kolorowo i pysznie. Tak się zastanawiam, Agnieszko, bo wyczytałam gdzieś w twoich postach, że jesteś fanką tej zasady 80 do 20. Tak, dokładnie. Czyli rozumiem, że taka zasada w twoim życiu również ma zastosowanie. Tak, oczywiście. Jak mam ochotę na chipsy, to kupię chipsy. I jakby nie odmawiam sobie, ponieważ na co dzień staram się, żeby ta moja dieta, nasza dieta rodzinna była zdrowa, urozmaicona. Więc jeśli ktoś z nas ma ochotę na jakieś łakomstwo, to naprawdę to nie jest dla mnie problem. Kiedyś było inaczej, bardzo stricte traktowałam. Kurczowo. Tak. I w pewnym momencie po dzieciach zobaczyłam, że one mają ochotę, albo ich koledzy mówią, a ja jem to, a ja jem tamto, a wy nie znacie tego smaku. I stwierdziłam, nie, to nie ma sensu. Przecież to nic im się nie stanie, jeśli zjedzą od czasu do czasu coś, na co mają ochotę, co nie jest, nie ma idealnego składu. Powiedziałaś kiedyś tak, jestem zwykłą kobietą, która kiedyś postawiła sobie za cel stworzenie miejsca, gdzie każdy znajdzie pomoc. Nie jestem dietetykiem ani kosmetologiem, ale chcąc zrealizować swoje marzenie, zebrałam wokół siebie grono ekspertów, którzy są dla ciebie, dla was wsparciem. Ale chyba nie jesteś taką zwykłą kobietą, bo zgromadziłaś tyle osób, stworzyłaś super taki mocny sześcioosobowy zespół, przekazujesz bardzo wartościowe treści, to chyba masz jakąś super moc. Mam szczęście do rewelacyjnych ludzi, z którymi pracuję. To skromnie bardzo brzmi. Bo tak prawdę powiedziawszy, ta merytoryczna część, czytamy etykiety, to jest mój zespół. To są ludzie, którzy mają odpowiednie wykształcenie i którzy swoją wiedzą dzielą się rzeczywiście z czytelnikami, czytamy etykiety. Ja jestem trochę po to, żeby czasami wytłumaczyć te bardzo zawiłe definicje różnego rodzaju zdrowych nawyków na ten język taki codzienny, żeby każdy z nas mógł je zrozumieć i każdy z nas je wprowadził w życie. Ja też jako Agnieszka jestem tym przykładem, że można się zmienić. Bo dojdziemy do tego. No właśnie, więc jakby to moja rola jest tego łącznika, tych bardzo mądrych ludzi, którzy stoją za mną z merytoryczną wiedzą, a
całą społecznością czytamy etykiety, która na co dzień jest z nami i czyta z nami te etykiety. Marka Duck przygotowała dla Was niespodziankę. Kod rabatowy minus 5% na hasło podcast. Torebka idealna już na Ciebie czeka. Powiem Ci szczerze, że tak się zagłębiłam w Ciebie przez te ostatnie kilka dni i poczułam się zainspirowana. Tutaj nie ma co tego ukrywać. I tak naprawdę mam tutaj 4 kartki, co się dziś nie zdarzyło. Do tej pory zawsze to były 2 kartki researchu, w Twoim przypadku są to 4 kartki. Próbuję sobie to wszystko połączyć i co tylko powiesz, gdzieś jakieś linki mi się w głowie pojawiają. Bo teraz mówisz, że jesteś taką osobą, która przenosi, że może nie stoisz za tą stroną merytoryczną, ale dochodzisz do ludzi, przekazując im te informacje. A pamiętam post, w którym mówiłaś, że twoja praca to jest takie wychodzenie ze strefy komfortu swojej, bo ty wcale nie czujesz się tak pewnie, mówiąc do telefonu, opowiadając ludziom, no często też kwestie dosyć prywatne. To w takim razie jak się przełamuje takie bariery? Ojeju, powiem ci, że dobry research zrobiłaś. Naprawdę, jestem pod wrażeniem. Powiem Ci tak, ja przez całe życie pracowałam w marketingu i w PR-ze i czuję się w tym dobrze, ale do momentu, kiedy zawsze siedzę przy komputerze i tworzę pewne rzeczy, natomiast nie odpowiadam właśnie merytorycznie albo przed kamerą, albo przed telefonem, tak jak to robię teraz. I zawsze tak było, że mimo tego, że ja wiem, ja mam wiedzę, mam możliwości, żeby odpowiedzieć na różne pytania, to mam olbrzymi stres, że w przypadku czytamy etykiety, ja nie mam odpowiedniego wykształcenia, żeby o pewnych rzeczach rozmawiać. Pochodzę z takiego pokolenia, bo jestem starsza od ciebie, że zawsze ekspert musiał mieć odpowiednie wykształcenie. Czyli jeśli się wypowiadasz na temat zdrowego jedzenia, to musisz być dietetykiem. Dokładnie. A teraz każdy jest ekspertem, bo każdy ma swój profil na Instagramie. Tak jest, dokładnie. Więc ja mam stres, bo ja sobie myślę, że po drugiej stronie nasi czytelnicy zadadzą mi pytanie, a dlaczego, jakie masz prawo mówić mi, co ja mam kupować, dlaczego to jest dobre? Przecież ty nie masz odpowiedniego wykształcenia. Mhm. Dlatego stworzyłam zespół ekspertów. Ja się uczę każdego dnia czytania etykiet produktów spożywczych i kosmetycznych, czytając nasze publikacje. Ja się uczę tak jak nasi odbiorcy, no bo ja nie mam tej wiedzy, tak? Oczywiście no, po tylu latach codziennej pracy i z redakcją, i z publikacjami można powiedzieć, że dosyć dużo wiem. Ale nadal mam tą niepewność, bo pochodzę z tego pokolenia, które potrzebuje mieć karteczki. Mhm. To jaka jest ta karteczka w twoim przypadku? Bo nie jest to dietetyk, ani nie jest to kosmetyczny. Kosmetolog, tak? Czyli co tam na tym papierku po Uniwersytecie Warszawskim jest? Ja jestem magistrem zarządzania i marketingu ze specjalizacją PR-ową, czyli public relations. Skończyłam Uniwersytet Warszawski i tak, i to mam na papierku. Ale to wcale nie oznacza, że właśnie dobrze czuję się przed kamerą. Tym bardziej w takich tematach niezwiązanych z moim zawodem. Jeśli miałabym się wypowiadać na temat tego, jak stworzyć czy jak odpowiadać za markę, jak budować markę w sieci, nie ma problemu. Mogę o tym mówić i jakby mam pewność. Natomiast w momencie, kiedy zaczynasz mnie pytać o składy, to oczywiście ja wiem, że ja to wiem, bo ja to wiem, natomiast już mam takie zestresowanie się, no tak, ja to powiem, ale to może ja coś pokręcę, albo i już jest stres. A teraz masz podkładkę w grupie 6 mocnych osób. To teraz mi się to wszystko tak klaruje, bo w takim razie rozumiem, dlaczego masz może nie taką łatwość, ale dlaczego zdecydowałaś się na to, żeby właśnie te treści ludziom udostępniać. Jednak ta specjalizacja, tutaj właśnie to wykształcenie mogło trochę pomóc, ale twoja mama ma zupełnie inne wykształcenie. Twoja mama jest onkologiem i od najmłodszych lat miałaś świadomość chorób nowotworowych. To tak brzmi trochę strasznie, ale tak się zastanawiam, czy może twoja mama cię w pewnym momencie nie zainspirowała, żeby wejść na tą drogę zawodową, może właśnie kariery lekarskiej. Nigdy nie miałaś takich myśli? Nie, zupełnie nigdy nie chciałam być lekarzem. To zupełnie nie jest moja dziedzina i nie myślę, że nie było to spowodowane tym, że jakby widziałam pracę mojej mamy. Akurat praca onkologa jest bardzo ciężka i taka potrzebna jest naprawdę silna osobowość, żeby dźwigać ten ciężar chorych ludzi, z którymi
obcujesz na co dzień. I później przyjść do domu i być mamą dla dzieci. No właśnie, tak. To jest bardzo ciężkie. My jesteśmy z moją mamą bardzo, bardzo blisko i jesteśmy dla siebie same, tylko my we dwie. Więc od najmłodszych lat ta relacja i nawet to poczucie tego, że ja jestem dla niej, ona jest dla mnie, budowało tą naszą relację. Jak zdawała, pamiętam, egzamin doktorancki, to ja ją pytałam. I prawda jest taka, że jak czasami gdzieś później pojawiały się pytania od znajomych, Agnieszka, ja mam takie wyniki, może twoja mama by spojrzała, to ja byłam w stanie zerknąć na te wyniki i powiedzieć, wiesz co, nie, tu wszystko jest w porządku. Oczywiście wysyłałam to do mamy, no bo co ja mogę wiedzieć, oczywiście, tak? Natomiast tak na pierwszy rzut oka zdawałam sobie sprawę z tego, że tu jest okej. Okay. No, zdawałam z nią naprawdę słowo, zdawałam z nią egzamin doktorancki, no bo ona miała tylko mnie do tego, żeby ją przepytywać, żeby sprawdzać. Ja przepisywałam jej pracę doktorancką i tak dalej, i tak dalej. Więc lekarzem nigdy nie chciałam być, ale jakby w tych tematach zdrowia zawsze byłam, bo moja mama też bardzo dbała o to, żebyśmy zdrowo się odżywiali, żebyśmy zdrowo żyli i jakby zawsze o to dbała. Czyli gdzieś ta skorupka za młodu nasiąknęła. Pewnie tak, pewnie tak. Taką świadomością zdrowego stylu życia. Weszłam do studia i patrzę, kobieta w czerni, ale jaka piękna kobieta w czerni. Naprawdę mówię ci to szczerze, bo to z oczu radość się wyczytuje i to piękno, ale zaskoczyłam się, bo powiedziałaś, że masz problem z akceptacją samej siebie. Nigdy nie akceptowałam u siebie wielu rzeczy. Pierwszych siwych włosów, fałdek tu i tam i paru jeszcze, ale jest to spowodowane moim zdaniem stereotypami, które w moim nastoletnim życiu mocno odbiły się na mojej ocenie, samoocenie. Ale też może brakiem ojca w dzieciństwie, który to poczucie własnej wartości u dziewczynek wyrabia. To w takim razie jak ty wspominasz to swoje dzieciństwo? Czy chciałabyś coś zmienić? Czy myślisz, że to naprawdę miało taki wpływ na ciebie pod tym względem? Myślę, że olbrzymi. Teraz patrząc na życie moich dzieci razem z mężem, bardzo mocno staramy się nie powtarzać błędów naszych rodziców. I tak jak napisałam, brak ojca w tym takim nastoletnim życiu, człowieka, który w dziewczynce buduje tą samoocenę i samoakceptację, wydaje mi się, zresztą mam to potwierdzone od różnego rodzaju terapeutów, że jakby powoduje, że ta dziewczynka, a w moim przypadku już teraz kobieta, patrząc w lustro, nie widzi pięknej kobiety, tylko widzi raczej coś, co nie wyszło w życiu, albo właśnie te siwe włosy, albo zmarszczki, albo nieosiągnięte cele, które na przykład ojciec chciałby, żeby ta córka osiągnęła. Więc jaka ta relacja jest teraz? Ciebie, samej ze sobą? Coś się zmieniło może? Poprawiam ją. Naprawdę ją poprawiam i już teraz, jak patrzę w lustro, bardzo się lubię. W ogóle bardzo się lubię. Jasne, nie akceptuję nadal siwych włosów. Ale to wiesz, można zamalować. Tak, prawda? Nic, problem z głowy. Tak jest. Dosłownie problem z głowy. Dokładnie. Natomiast jakby walczę bardzo o siebie i uważam, że każdy powinien walczyć o to, żeby dobrze się czuć samym ze sobą i żeby mieć ten kontakt z samym ze sobą, słuchać swoich potrzeb i słuchać siebie tego, czego potrzebuje i realizować siebie. Wczoraj przy jakimś serialu usłyszałam takie zdanie mówiące o tym, że czasami trzeba się sprzeciwić takiemu schematowi i realizować siebie, bo ty jesteś ważny i twoje potrzeby i to, jak ty chcesz się czuć albo się czujesz, a to, że inni czegoś nie akceptują, to problem jest tych innych, nie twój. Oczywiście mówimy o sytuacjach dobrych, nie krzywdzących innych, tak? Natomiast ja mam takie poczucie, że moje pokolenie żyje w takich schematach, tak? Trzeba było skończyć dobre liceum, później trzeba było iść na studia, bo to ci tylko dawało dobrą pracę. Później po prostu masz pracować i zarabiać miesiąc w miesiąc. Tu nie ma miejsca na realizację pasji, no bo i tak wozisz dzieci na zajęcia, masz mnóstwo obowiązków i tak wygląda nasza codzienność, a zapominamy o sobie.
Ja urodziłam bardzo szybko jedno dziecko po drugim i mimo tego, że wiele osób mówiło, Agnieszka będzie super, bo oni później będą się dorastali sami i jakby nie będzie tego problemu, że parę lat później będziesz miała pieluchy i tak dalej, z jednej strony tak, a z drugiej strony ja na bardzo długi czas straciłam siebie, bo z jednego dziecka przeszłam na drugie, co spowodowało, że przedłużył mi się ten czas poświęcenia tylko i wyłącznie dzieciom, a to spowodowało, że zapomniałam o swoich potrzebach i o samej sobie. A wtedy to nie było tak popularne jak teraz. Teraz się częściej takie treści powtarzają, żeby tak, postawić na siebie. No właśnie. Szczęśliwa tak. Mama, szczęśliwe dziecko. Tak. Czy kiedyś to było? Nie. No właśnie. Czy ktokolwiek w ten sposób do mnie mówił, że ja mam po pierwszym dziecku... Mam mieć czas dla siebie i mam gdzieś wyjść? Nie, no ja siedzę z dzieckiem, mimo tego, że moje dzieci są dosyć małe, bo tam 12 lat ma starszy syn, ale nie zmienia to faktu, że w mojej głowie przez to, tamto pokolenie i przez te schematy, o których mówię, no to wyobrażenie macierzyństwa, poświęcenia się dla dzieci jest jakby sednem, a nie moje potrzeby. Mhm. No teraz masz takich trzech muszkieterów wokół siebie, więc na pewno siebie też będzie windować do góry. Tak. No teraz powiem szczerze, że moi synowie dbają o mnie naprawdę, naprawdę przepięknie. I jak patrzę na nich, to wiem, że zrobiłam dobrą robotę. Naprawdę, tak się zastanawiałam, czy kiedyś, nie to, że mi podziękują, bo to nie po to się robi, ale kiedy zobaczę ten efekt mojego poświęcenia i tak oni po prostu... dbają o mnie przepięknie. Jeszcze pozostając trochę w tym temacie samoakceptacji, wykreśliłam to oczywiście z researchu, bo stwierdziłam, że za dużo, już piątej strony nie będę rozpoczynać, ale gdzieś mi jednak to siedzi w głowie, bo nie do końca zrozumiałam te słowa. Może po prostu jestem za młoda. Chodzi mi o to, że napisałaś kiedyś nadal o tej samoakceptacji, że to w oczach swojego męża jakby urosłaś, że to przez to twoja samoakceptacja trochę się naprawiła i ta relacja samej ciebie ze sobą przez to, jak twój mąż na ciebie patrzy. Tak. Jak ja mam to zrozumieć? Wytłumacz mi. Prawda jest taka, że ja w jego oczach widzę swoją wyjątkowość. No to właśnie ten brak samoakceptacji mnie samej i tego, że ja nie widzę swoich sukcesów, czy tego, jaka jestem. Powoduje u mnie różnego rodzaju kompleksy. Mm-hmm. A tu nagle pojawia się facet rewelacyjny, który mnie kocha, z którym mam dwoje wspaniałych dzieci i który patrzy na mnie z miłością i ja w jego oczach widzę, że ja jestem piękna i że ja jestem dobra i że ja odnoszę sukcesy i że to wszystko, co robię, jest ponad. Mm-hmm. I wtedy naprawdę to jest tak, że ja wtedy odwracam się do tego lustra i widzę zupełnie inną osobę. Znalazłaś tą miłość i tego wspaniałego mężczyznę dosyć późno z tego, co wyczytałam, ale szczerze mówiąc nie znam takich konkretów. Jak to było? Co to znaczy według ciebie późno, że długo czekałam? Miałam 28 lat. 28 lat, no znowu żyjąc w stereotypach, tak? To 28 już lat, powinna tak, być. Już powinno być. A pracowaliśmy w dwóch różnych firmach, które ze sobą współpracowały i mój szef wyjechał na jakiś urlop i powiedział, Agnieszka, musisz iść na spotkanie i tam załatwić wszystkie szczegóły, bo mamy jakieś tam wydarzenie, event. I poszłam na to spotkanie, taka bardzo poważna. Pamiętam, że byłam w garniturze z teczuszką, no bo to do poważnej firmy idę i nagle wylatuje mi z sali facet w dżinsach i w koszulce i z gitarą w ręku i mówi, to co Agnieszka, zagramy? A ja sobie myślę, matko, jedyna, gdzie ja jestem. Najpierw byliśmy przyjaciółmi i rewelacyjnie się rozumieliśmy i stworzyliśmy cykl eventów w naszej branży rozrywkowej, która do dzisiaj nie została powtórzona, bo tylko my takie eventy potrafiliśmy robić. A po jakimś czasie okazało się, że się po prostu w sobie zakochaliśmy. Połączyliśmy nasze dwie firmy mentalnie i osobowo. Czyli znalazłam męża w pracy. I tak już się potoczyło dalej. A tak teraz patrzę, że zaraz będzie znowu wątek mamy. A co w takim razie mama powiedziała na ten wybór? Od razu zaakceptowany, 100%? Tak, zaakceptowany, bo mój mąż jest po prostu bardzo dobrym człowiekiem.
to naprawdę dobrym człowiekiem i jest dobry i dla mnie, i dla naszej rodziny, i lepszego faceta nie mogłabym sobie wymarzyć. Wiele razy słyszy się, że w takim razie dobra żona, no to oczywiście co? Musi gotować. A twoja mama nie uczyła cię gotować, wręcz wypychała cię z kuchni, tak, i powiedziałaś, prawda, że mówiła, że jeszcze się nagotujesz w życiu. Tak, to miała rację. Miała rację. Ale moim zdaniem to jest mimo wszystko fajne i dobry kierunek, bo mi się chciało zacząć gotować. Mnie ciągnęło do tego gotowania. Może nie od razu, bo pamiętam jak dzisiaj, że pracując i będąc jakby sama, wracałam do domu o godzinie 18 czy 19 i otwierałam pustą lodówkę, w której były parówki. I to było jedyne, co miałam w lodówce i jakby nawet nie myślałam o tym, żeby coś konkretniejszego zjeść. I miałam przyjaciół, którzy mieszkali w tym samym bloku i mieli 11-letnią córkę, która przychodziła do mnie, żeby wyprowadzać ze mną mojego wspaniałego, olbrzymiego psa. I która wchodziła ze mną do tego mieszkania zaraz po moim przyjściu do pracy i mówiła, co Agnieszka, znowu masz tylko parówkę. Dobra, chodź, mama ugotowała zupę. I wyprowadzałyśmy tego psa, szłyśmy do moich przyjaciół, tam jadłam obiad, wracałam do domu i zawsze ten dom tych przyjaciół był dla mnie takim wzorem tego, jak ja bym chciała prowadzić dom. On był zawsze otwarty, tam zawsze była zupa, których nie potrafię gotować do dzisiaj, niestety. Ale Thermomix potrafi. Tak jest, ale u Agnieszki, tej mojej przyjaciółki, po prostu zawsze czułam się jak u siebie i zawsze czułam się jak w domu i zawsze wiedziałam, że mogę przyjść i zjeść ten ciepły obiad i tak chciałam, żeby wyglądał mój dom. Tak się zastanawiam, jak już jesteśmy trochę w takich klimatach dziecięcych, cofamy się troszeczkę, to tak sobie myślę, bo to nie mi oceniać oczywiście, ale po tym, co przejrzałam i poczytałam na twój temat, chciałabym ci zadać takie pytanie, czy ty, jak patrzysz na to z aktualnej perspektywy i patrzysz właśnie wstecz, czy ty byłaś może trochę takim dzieckiem uprzywilejowanym, czy, że tak powiem, wasza rodzina żyła na takim wyższym poziomie niż standardowy, no bo możemy, tutaj mamy takie małe linki, że no twoja mama była lekarzem, no to co przecież jakby mówi nam dużo o rodzinie. Czy tak na siebie patrzysz? Ja byłam bardzo uprzywilejowana, nie dlatego, że moja mama była lekarzem, bo do dzisiaj myślę, że zawód lekarza jest bardzo mało opłacany. Natomiast mój tata pracował przez całe życie za granicą i do momentu rozwodu moich rodziców ja spędzałam każde wakacje za granicą i miałam wszystko, co tylko chciałam. I prawda jest taka, że jak porównujemy moje życie z życiem mojego męża, no to jakby ta różnica jest olbrzymia. Ja jako dziecko miałam wszystko i mogłam sobie pozwolić na wszystko. Natomiast po rozwodzie moich rodziców ja spadłam bardzo, no bo zostałam tylko i wyłącznie z moją mamą. Ten rozwód nie należał do przyjemnych. Więc było nam bardzo, bardzo ciężko. Czyli gdzieś tutaj dobrze wytropiłam, bo zaczynam ten wątek dlatego, że tak w sumie z rzeczy bardzo błahej, bo oglądałam twoją relację z pola namiotowego, z pola kempingowego i po prostu myślę sobie, kurczę, kilka postów temu widziałam właśnie informację o dzieciństwie, że były takie cykliczne wakacje, wyjazdy na narty, co przecież również kojarzy się z jakimś luksusem. Tak, to prawda. I teraz nagle powiedziałaś coś takiego, że w ogóle jakby 10 lat temu ktoś mi powiedział, że jednym z moich ulubionych sposobów na wymarzony wypoczynek będzie pole namiotowe, to bym nie uwierzyła. To co się stało? Jaka ta przemiana zaszła w Agnieszce? No to znowu mój mąż. Mój mąż mnie pociągnął do tego, żeby spróbować, bo mamy dwóch chłopców i jednak oczywiście no, spędzanie wakacji w hotelu jest przyjemne, natomiast oni też powinni poczuć inny sposób spędzania czasu. I mój Grzesiek mówi, dobrze Agnieszka, spróbujmy. I tak jak na początku nie byłam przekonana, to teraz uwielbiam te nasze wyjazdy, a na weekend majowy wypożyczamy kampera i jedziemy kamperem i po prostu to jest dla mnie spełnienie marzeń. Ja w ogóle mam taką potrzebę bycia w czwórkę, wiesz, razem, całą rodziną, bo ja nigdy tego nie miałam. Nawet jak mój tata był w domu, to nigdy nie spędzaliśmy czasu razem. Jak spędzaliśmy, to rodzice się kłócili, więc to w ogóle nie było nic fajnego. I pamiętam jak dzisiaj, jak mój mąż wracał z pracy, jak miałam bardzo małe dzieci, to co ja powinnam zrobić? Taka normalna kobieta powiedziała, oddaję ci dzieci,
ja teraz chwilę odpocznę. Mhm. Ty idź z nimi na spacer, do piaskownicy, cokolwiek. A co ja robiłam? Ja zabierałam całą czwórkę i szłam z nimi na ten plac zabaw. Jeszcze do tego psa. Bo ja potrzebowałam, żeby i dzieci widziały nas razem, a nie tylko, żeby było tak, że dzieci widzą albo mamę, albo tatę ze sobą, tylko żebyśmy byli razem. Czyli ty włożyłaś dużo pracy, żeby twoja rodzina była taką rodziną, jaką jest teraz tak naprawdę. Bardzo, bardzo mhm. dużo. I myślę, że cały czas gdzieś tam, to jest praca, która się nie kończy, tak? Bo teraz moje dzieci oczywiście są starsze, ale one cały czas potrzebują tego, żebyśmy byli razem, tak? I znaczy ja mam takie poczucie, bo to jest coś, co wychodzi ode mnie. Więc jak wieczorem kładą się spać i jest, mama, to co zagramy, nie wiem, w jakąś grę? Ja mówię, Grzesiek, chodź, idziemy, będziemy grać. I mimo tego, że padamy po prostu, już byśmy chcieli się położyć do łóżka, to nie siedzimy i gramy z chłopakami, bo oni tego potrzebują, ale chcę też, żeby to wynieśli z domu i zanieśli później do swoich domów i jakby budowali cały czas to, że chodzi o to, żeby się wspierać, żeby być razem. Ja tego nigdy nie miałam, mój mąż też tego nie miał. Więc staramy się to przekazać, bo wydaje nam się to być dobre. Tak się teraz zastanawiam jeszcze pod tym względem, czy można to powiedzieć, że ten mezalians, mm-hmm. żeby tak to ująć, tak. miał jakiś wpływ na waszą relację, że na początku może to tak łatwo się nie układało, jak powinno, że jednak czułaś, że połączyły się dwa zupełnie różne światy i ktoś musiał nauczyć się właśnie na przykład czyichś przyzwyczajeń? My się uczyliśmy oboje nowych rzeczy. Ja na przykład, wstyd oczywiście o tym mówić, ale przez to, że miałam wszystko, mm-hmm. ja nie musiałam o nic dbać. Ja nigdy o nic nie dbałam, bo ja, jak nie wiem, zniszczyłam lalkę, dostawałam kolejną lalkę. Nie wiem, podarłam dżinsy, dostałam nowe dżinsy. I nagle tutaj po pierwsze zaczęłam prowadzić rodzinne, nowe życie i tu już nie było mowy o tym, że nie wiem, mam złotą kartę, jak to się mm-hmm. mówi, i płacę, tylko wszystko zależy ode mnie i od mojego męża. I mój mąż nauczył mnie tego, że trzeba dbać o rzeczy, że to nie jest coś, że tam to rzucisz, to porysujesz i tak dalej, i tak dalej. I to jest na przykład olbrzymia dla mnie wartość, którą my teraz uczymy dzieci, tak? A na przykład ja uczę mojego męża tego, żeby celebrować każde urodziny, imieniny, święto słonia albo cokolwiek, bo u mnie w domu z moją mamą świętowałyśmy wszystko. Ale do pewnego momentu, bo twoja mama wcale tak wieku łatwo nie akceptuje. Skąd ty to wszystko wiesz? Ja jestem teraz największą fanką twojego profilu, a w ogóle po tej rozmowie to już wpisuje się, nie wiem, na jakieś właśnie listy celebracji Agnieszki Pocztarskiej. No, jak to, co to było z tą twoją mamą, która przecież no, na pewno tą pewność siebie ma zbudowaną, no mając taki zawód, pewnie jesteś piękną kobietą, patrząc na ciebie. No to dlaczego to do pewnego wieku siebie akceptowała? Tak, to trzeba by było ją zapytać. Ja mam co innego. Ja oczywiście miałam olbrzymią trudność w przejściu z 39 roku życia do 40. Mhm. To było ciężkie, ale mój mąż mi w tym bardzo pomógł. Natomiast ja celebruję urodziny i chcę celebrować każdego roku, bo to jest tak, że to jest dla mnie ten jeden dzień w roku, w którym chcę, żeby to świat był dla mnie, a nie ja dla świata. Ja tak to całe 364 dni w roku poświęcam się innym, bo mam taką potrzebę sama w sobie, ale też, wiesz, no mój mąż pracuje na etacie, więc to jest troszeczkę inaczej niż kiedy ja mogę pracować o 22. On musi wykonać swoją pracę w pewnych godzinach, mimo wszystko. Więc ja przejmuję wszystkie obowiązki związane z codziennością. Więc jakby przez 364 dni w roku to ja daję wszystko innym. Ten jedyny dzień ma być specjalnie dla mnie. No dobra, ma być jeszcze dzień matki. Jeszcze dzień matki ma być. Dobra, imieniny jeszcze. No parę dni jeszcze by się znalazło. No, ale parę jest przyzwolenie na te parę dni. Tak. To można celebrować. A takie mam jeszcze pytanie, bo powiedziałaś, że masz takie poczucie, że makijaż w moim przypadku, w twoim przypadku, to troszkę manipulacja tym, jak wyglądam. Poprawienie tego i tamtego, ukrycie niedoskonałości, bo wiem, że przecież tak nie wyglądam, więc nie czuję się sobą. To skoro w makijaż już tak postrzegasz w takim stopniu lekkim jako manipulację, to jakie masz podejście do medycyny estetycznej, do chirurgii plastycznej? Każdy robi to, czego potrzebuje. W czerwcu zeszłego roku okazało się, że dostałam trądzik różowaty i musiałam przejść, rzeczywiście ja całe życie miałam różnego rodzaju niedoskonałości na twarzy, od trądziku takiego młodzieżowego, później co jakiś czas pojawiały się różne wypryski i to powodowało, że już w ogóle nie widziałam
ładnej kobiety w lustrze. I od czerwca do listopada przeszłam rzeczywiście takie mocne leczenie, no bo pojawiła się choroba. I od tamtego momentu, kiedy rzeczywiście na tej twarzy po prostu nic nie ma, ja mogę chodzić bez makijażu. Ja całymi dniami chodzę bez makijażu. Znam to. I ja to uwielbiam. To znaczy, ja uwielbiam ten moment, kiedy wstaję rano. Moim pierwszym ruchem jest przejechanie rękoma po twarzy. Nie powinno się tego robić, ale tak robię to. I jak nic nie ma, mówię, dobra, jest dobry dzień. Naprawdę, to jest... Ja się tak dobrze czuję bez pomalowanych rzęs, które dzisiaj mam pomalowane i troszeczkę różu na policzku. Trzy kamery nas tak, obserwują. Jest, oczywiście. Ale ja się tak dobrze czuję bez tego wszystkiego. Ja tego nie potrzebuję. Natomiast jeśli ktoś potrzebuje, bo się będzie lepiej czuł, to jakby... To nie jest moja sprawa. Mhm. Jeśli ktoś tego potrzebuje, to bardzo proszę. Niech każdy robi tak, żeby był szczęśliwy. Dokładnie. Mhm. Znaczy, ja uważam, że każdy z nas jest tak indywidualny i jest tak inny i ma właśnie inne potrzeby, że jakby ja nie wchodzę, dopóki ten ktoś nie robi krzywdy albo czegoś złego, to ja nie wchodzę w ogóle w te tematy, bo to nie jest moja sprawa. Poruszyłyśmy już kilka razy tutaj wątek twojego męża, bohatera. Powiedziałabym wprost, że bohatera, bo odebrał poród twojego drugiego syna. O Boże, kochany! Co tu się wydarzyło? Ojeju, to było... To naprawdę... Klękam, błogosławię, jestem w szoku. Ojeju, tak, to była pamiętna chwila, 11 lutego, czyli przed chwilką, 10 lat mój syn młodszy skończył. A sytuacja była bardzo prosta, bo po prostu przy drugim porodzie bardzo często zdarza się tak, że to idzie po prostu szybciej. A ja chyba nie zauważyłam, bo przespałam tak trochę, te takie oznaki tego, że to już jest to. I kiedy zadzwoniłam do mojej położnej i powiedziałam jej, że nie wiem, one chyba tam były co 8 minut miałam skurcze. I ona do mnie mówi, nie, to proszę do ciepłej kąpieli pójść. A ja mówię, tak sobie pomyślałam, ale do ciepłej kąpieli? To przecież to ja się rozluźnię, no to jeszcze szybciej będzie. No ale mówię, położna mi mówi, to co ja mam do powiedzenia, tak? Jeszcze mając zakodowane, mówię, że musi być ekspert. Tak, dokładnie. Nic większego eksperta być nie może. Więc ja mówię do mojego męża, wanna. On mówi, dobrze, to się robi. Tylko, że on w tym czasie, jak ta woda się lała, już szykował mi ubrania i mówi, ty wejdź, ale później wyjdziesz, ubierzemy się i pojedziemy. A w momencie, kiedy ja już wchodziłam do tej wanny, to ja już wiedziałam, że ja już z niej nie wyjdę. Naprawdę ja to wiedziałam, a on, to co Agnieszka, już wychodzisz? I ja mówię, nie. O Jezu. Najgorsze było to, że w sypialni obok był mój starszy syn, tak, no bo w tym czasie na szczęście mój Grzesiek zadzwonił do mojej mamy, która przyjechała po to, żeby zostać ze Stasiem. No i jak ja wychodziłam z tej wanny i mój mąż miał te wszystkie ubrania dla mnie i ja mówię, jakbyś mógł, kochanie, tutaj tak coś położyć. Ja mówię, a po co, że ty się szybko ubierasz? Ja mówię, nie, ja tu zostaję. I tak, i to było straszne, bo to prawda jest taka, że no to są takie chwile, w których ty nie panujesz też nad swoimi odruchami i nie robisz pewnych rzeczy, które przychodzi ekspert i mówi ci, co masz robić. Dokładnie. Tak, jak rodząc, masz nogi rozchylone i po prostu wszystko jest łatwo i się dzieje. A ja leżałam skulona, bo mnie po prostu wszystko bolało. I nie było szansy, żeby ten mój syn wyszedł i się pojawił na tym świecie. Bo ja leżałam skulona w takiej pozie embrionalnej i dopiero po jakimś czasie, kiedy ten mój mąż siedział i tam ze mną rozmawiał, był cały czas na linii z pogotowiem, w pewnym momencie mówi, wiesz co, może twoja mama już powinna przyjść, czyli żeby moja mama już przyszła. Ja mówię, no dobrze. I w tym momencie weszła moja mama, no która jest lekarzem, ale powiedzmy sobie szczerze, że ostatni poród odbierała pewnie 40 lat wcześniej, więc jakby, a poza tym ona wchodząc do tej łazienki była moją mamą. Ona nie była lekarzem, ona była moją mamą. Ja ją złapałam za ręce, powiedziałam, mamo, dlaczego to tak boli? Ona mówi, córeczko, no jeszcze chwileczkę, no córeczko, no jeszcze sekundeczkę. No i w tym momencie jakby już poszła szybciej ta akcja cała i ten Jasiek się pojawił na tym świecie. I najśmieszniejsze było to, że no, to się wszystko działo w domu. Ja nie miałam znieczulenia, to wszystko, powiedzmy sobie szczerze, że bardzo boli. Więc odgłosy pewne, które wydawałam, były słychać w całym bloku. Więc zaprzyjaźnieni sąsiedzi z dołu siedzieli
i rodzili ze mną, tak? Bo oni siedzieli, po prostu trzymali się za ręce i tylko się zastanawiali, czy do nas przyjść, czy jeszcze poczekać. Mhm. I później opowiadali w swojej pracy i później różne historie do nas dochodziły. I się okazywało, że ta historia tego domowego porodu gdzieś tam się rozeszła po różnych branżach. Szczerze nikomu nie polecam. Oczywiście domowe porody z ekspertem, mhm, bardzo proszę. Natomiast w ten sposób... Ale już cię nie męczę tematem, ale nadal w łazience pozostajemy, tylko z kwestii znacznie przyjemniejszej, kosmetycznej. Twój pierwszy kosmetyk to był taki krem zamawiany przez twoją mamę u kosmetologa o zapachu czekolady. To oj, jeszcze tak, w takim kontekście wyjazd na narty, tak, żeby ta skóra była odżywiona. W takim razie, czy jest może jakiś taki zabieg pielęgnacyjny? Ty wspominasz, że dbasz o siebie często, tak, że takie starasz tak, się to spa robić dla siebie. A czy może jest takie coś, do czego musisz się zmuszać, ale wiesz, że jest dobre dla twojej cery, ale nie chce ci się. Mimo tego, że uwielbiam na przykład szczotkowanie ciała, mhm, to cały czas gdzieś ta regularność mi wypada. Więc już mam położone szczotki tak, żeby jak wejdę rano do łazienki, to te szczotki były w zasięgu wzroku. Ale to nie jest tak, że ja nie lubię tego zabiegu, wręcz przeciwnie, po prostu o nim zapominam w tym tempie codziennego życia. No, ja też się szczotkuję, ale do najprzyjemniejszych to nie należy. A ja lubię. Tak? Znaczy, tak, ja efekty lubię. Oj, też bardzo lubię efekty. Na szczęście to dużo czasu nie zajmuje. Tak. Czy ja dobrze to rozumiem, że ty może jesteś takim trochę control freakiem, że lubisz mieć zaplanowane i wszystko pod kontrolą? Bardzo. Mhm. Czyli bardzo. To rozumiem, że tak się przekłada też właśnie na to żywienie. Tak, tak, bo ja, chociaż mam olbrzymi problem z planowaniem posiłków, to nawet wczoraj pamiętam, że pisałam o tym i mówiłam, bo mimo tego, że tak, mam wszystko zaplanowane i całe życie i uwielbiamy wakacje mieć zaplanowane x miesięcy do przodu i tak dalej, to mam problem z planowaniem posiłków na najbliższy, nie wiem, tydzień. Mhm. To jest tak, że ja planuję na 2-3 dni, a później po tych 3 dniach, jak już wszystko mam pustą lodówkę, to tak prawdę powiedziawszy jest środek tygodnia, brak czasu na to, żeby nie wiem, wymyślać i poświęcić temu to oczywiście troszeczkę więcej czasu. I okazuje się, że po prostu wyjadam to już do końca wszystko, co mam w lodówce albo w zamrażalniku, co jest oczywiście dobre, bo niczego nie marnuję, ale... Ta końcówka tygodnia zawsze u nas jest taka problematyczna, co tam będziemy jedli. I do tego muszę jeszcze przysiąść, żeby trochę się poprawić. Dobrze, idziemy dalej. Tak się zastanawiam, czy mając tak dużą świadomość i czytając na przykład te etykiety, tak jak mówisz, nie jesteś ekspertem, no ale coś tam sobie czytasz, choćby nawet może posty, które tworzy twój zespół. Tak. Czy doszło kiedyś do takiego momentu, że po prostu rozłożyłaś ręce i mówisz, Boże, po co mi to było? Już lepiej po prostu żyć w nieświadomości, bo coś cię tak zszokowało, wręcz załamało może, że jakiś produkt miał być dobry, miał być do czegoś przeznaczony i okazało się, że jest wręcz szkodliwy może. Nie, aż tak nie było. Tak jak zauważyłaś wcześniej, no, przez to, że moja mama jest lekarzem, przez to, że ona bardzo też dużo poświęcała mi uwagi, jeśli chodzi o żywienie. Ja jadłam w domu, ja nie jadłam w szkole obiadów, tylko jadłam w domu gotowane przez nią obiady. Więc jakby tą świadomość tego, co jest zdrowe, co nie jest zdrowe, miałam już od dłuższego czasu, no może te parówki. Tak, te parówki, które zawsze były tym takim, tak, zawsze były tym ratunkiem. I jak się dowiedziałam, co tam w środku się znajduje, to byłam przerażona, ale na szczęście parówki i ich skład się poprawiają, więc jest ratunek dla nas. Czytałam ostatni wpis. Tak. A powiedz mi, czy może... Nie wiem tutaj, czy dobrze trafię w to, ale akurat mam takie wrażenie, że żyjemy w takich czasach, że co by tam w środku nie siedziało i czym by ten produkt nie był, to marketing załatwi wszystko. Jak jeszcze jesteś w ogóle specjalistką w tej kwestii, to czy nie jest właśnie tak, że niektóre produkty są słabe, ale mają taki PR, taki marketing, że po prostu aż się je chce. Nieważne, do czego to. Może to jest w ogóle nawet do brody, ale ja tej brody nie mam, ale biorę, bo jest super sprzedane. Ale całkowicie się z tobą zgadzam. Mm. Oczywiście, że tak jest, ale myślę, że tak by było i jest. To nie jest wynalazek dzisiejszych czasów, tylko jak ja pracowałam 15 czy 20 lat temu w
w PR-ze, to też było kreowanie pewnej rzeczywistości, która wcale nie musiała być aż tak zero-jedynkowa. Dlatego ja zajęłam się czytaniem etykiet i dlatego też, jak dostaję pytanie, czy jakikolwiek producent zgłosił się do mnie z pretensją, że oczerniam jego produkt, to czy takie sytuacje się zdarzają? Nie, bo ja czytam etykiety, czyli to, co jest napisane, co sam producent napisał. Biorę odpowiedzialność za swoje słowa przecież. Tak, ale to on napisał to, ja tylko to jakby definiuję i tłumaczę ludziom, którzy to czytają. Ja nie wymyślam niczego, jak on wymyśla, tworząc i kreując swój produkt. Ja czytam po prostu co jest na etykiecie. Ja ciebie widzę jako takiego człowieka z misją. Tak to brzmi i próbuję tą misję odkryć, bo powiedziałaś, że czytamy etykiety powstało z potrzeby. Potrzeby posiadania wiedzy na temat zdrowego odżywiania i dbania o moją rodzinę. Często to właśnie okres ciąży, okres taki, kiedy musimy zadbać o tą drugą osobę, jest momentem, kiedy nagle patrzymy na wszystko po prostu przez lupę i chcemy, żeby wszystko było idealnie. Właśnie analizujemy te składy, zastanawiamy się, co będzie dobre. Dlaczego taka potrzeba nie rodzi się od początku? Dlaczego my nie chcemy zadbać sami o siebie, tylko w momencie, kiedy na przykład mamy dać życie drugiej osobie? Nie wiem. Myślę, że sami siebie traktujemy tak właśnie mimochodem, a w momencie, kiedy przychodzi to serduszko, które bije w nas, albo w sytuacji mężczyzny, który ma zadbać o tą żonę i przyszłe dziecko, to nam się pojawia ta większa odpowiedzialność. Bo my to sobie poradzimy, no damy radę, no dawaliśmy radę tyle to czasu, to dlaczego byśmy nie dali? A tutaj pojawia się nowe życie, które mamy ukształtować. I prawda jest też taka, że my musimy pamiętać o tym, że to, czego my nauczymy te dzieci, jak one są małe, to one z tym wyjdą w świat. One mogą później próbować wszystkiego, co jest na świecie, ale one te podstawy będą miały takie, jakie my im wpajaliśmy od dziecka. I dla mnie to jest na przykład ważne, że moje dzieci, one wiedzą o pewnych zasadach, które są ważne. Jasne, że jak pójdą na urodziny, to mają buzie pełne żelków i chipsów i bardzo dobrze, niech korzystają, ale one później wrócą do domu, i nawet my porozmawiamy o tym, co oni zjedli, a czy to było naprawdę takie dobre, czy to warto było. Jak się czujesz? Tak, jak ten brzuszek działa. Ale dokładnie. I później, mamo, wiesz, co, źle się czuję, tak ciężko, coś mnie brzuch boli. Bardzo często się to pojawia. Bo łatwiej zapanować samemu nad sobą. Znaczy, tak. Mniej więcej, zresztą człowiek na pewno z wiekiem nabiera tej świadomości, racjonalności, choćby w odżywianiu, ale chyba ciężko jest zapanować nad dziećmi, które właśnie mają takie pokusy. Idziesz do szkoły, kiedyś były sklepiki szkolne, ja nie raz stałam w kolejce po orężatkę. Oczywiście. No i co zrobić z takim dzieciątkiem? I właśnie tutaj jest ten problem, tak? To jak moje dzieci poszły do szkoły, to się okazało, że te moje sztywne zasady tego, że tego im nie wolno, tamtego im nie wolno, no się nie sprawdzają, bo one zaczynają wchodzić w tą swoją społeczność, która nie ma takich zasad jak moje i one wracają mi z tej szkoły i mówią, mamo, ale my też chcemy to spróbować. Mamo, a ona to jadła, a ja nie wiem nawet, jakie to smakuje. I prawda jest taka, że wtedy rzeczywiście ja zaczęłam luzować, ale też dlatego, że ja byłam pewna, że oni mają te podstawy i ja się o nich nie martwię. Znaczy patrząc czasami, jak idą do Żabki po coś, że coś chcą kupić i co chcą kupić, to jestem przerażona, ale później sobie myślę, spokojnie. Zrozumieją. Twoje słowa, kolejne. Wszyscy lubimy wiedzieć, co jemy i jak jedzenie wpływa na nasz organizm. Niestety nie każdy ma czas i wiedzę, aby wybrać odpowiednie produkty. No polemizowałabym, szczerze ci powiem. Znaczy ja bym chciała, żeby tak było. To byłby idealny scenariusz, ale chyba jednak nie wszyscy konsumenci są świadomi i chcą w taki sposób żyć. I jaka jest tutaj twoja misja? Bo jak już wcześniej wspomniałam, Żabka. Ile osób idzie po hot doga do Żabki? No trochę idzie. Tak, idzie, ale dlatego w tych moich publikacjach staram się, ja po pierwsze bardzo słucham moich czytelników, tak? Ja obserwuję ich potrzeby, słucham to, czytam ich komentarze pod postami, i z tego też wyciągam bardzo dużo inspiracji do kolejnych postów i dzięki temu inspiruję się do tego, żeby tworzyć i mówić o kolejnych tematach. Czytamy etykiety istnieje 8 lat.
na przełomie tych 8 lat widzę olbrzymią różnicę w ilości osób, które czytają w sklepach etykiety. Tak, że trochę się czasu na tych zakupach poświęca. Dokładnie. I dlatego w tym roku wreszcie uruchomię moją aplikację, która spowoduje, że trochę szybciej będą te zakupy biegły. Ale prawda jest taka, że małymi kroczkami, oczywiście jest część społeczeństwa, która jakby nie ma potrzeby i ochoty na to, żeby czytać etykiety. Natomiast im bardziej jesteśmy świadomi, tym bardziej chcemy wiedzieć, co spożywamy i dlaczego to jest dobre, dlaczego to jest złe. I myślę, że ten mój serwis jest po to, żeby ułatwić to. Ja uważam, że właśnie nie każdy musi być dietetykiem czy kosmetologiem, ale myślę, że jeśli podam coś na tacy, jeśli podam tą informację, co jest dla ciebie dobre, to więcej osób będzie chciało jeść czy używać kosmetyków z dobrym składem. A ile ty jeszcze spędzasz na takich zakupach? Czy to już jest tak, że masz gdzieś tam w swojej głowie listę produktów sprawdzonych? Tak, u mnie to jest szybka piłka. Ja po pierwsze bardzo przygotowuję się do zakupów, bo jednak ja wiem, co to na te 3 dni będziemy jedli, więc ja mam listę zakupów i ja po prostu idę. W półki, ja wiem, co ja chwycę i jakie produkty wybrać, żeby były te z lepszym składem. Jeśli chodzi o spożywcze produkty, w większości składy nie mają dla mnie żadnych tajemnic. Z kosmetycznymi jest gorzej, ale przy spożywczce to jest tak, że po prostu wiem, co mam kupić i wybiorę zawsze ten produkt z lepszym składem. Żeby wszyscy byli zadowoleni. Tak. Jak już wspomniałaś, jakaś zmiana tam u ciebie nastąpiła. Na swoim przykładzie udowadniam, że można zmienić swoje nawyki żywieniowe i dokonywać świadomych wyborów zakupowych. Czy to tylko nawyki żywieniowe, czy może zmieniłaś się tak ogólnie jeszcze jako człowiek? Myślę, że cały czas się zmieniamy. Wszyscy się zmieniamy. I jakby świat nas zmienia i okoliczności, w których żyjemy, nas zmieniają. Ale ja zmieniłam bardzo swoje nawyki żywieniowe, nie te, z których wyrosłam, bo tak jak mówię, no moja mama o to dbała, ale później jak weszłam na samodzielne życie. Z tych parówek. Cały czas do nich wracam, tak. Z tych parówek, to jednak bardzo dużo musiałam zmienić w tym, żeby te posiłki były takie wartościowe i żeby to było jedzenie, które da mi energię, ale też i mnie usatysfakcjonuje pod względem składu. Ale to jest tak, że czasami są takie sytuacje i takie dni, kiedy ja zjem to śniadanie i budzę się dopiero o godzinie, nie wiem, 15, 16, jak nie, muszę dzieciaki odebrać ze szkoły i okazuje się, że ja nic nie zjadłam i mój brzuch jest po prostu, jestem głodna, cholernie, przepraszam, i zapominam o tych, nie wiem, paru posiłkach albo jakiejś przekąsce, bo nie mam na to czasu, więc jakby to ale nie to, jest... kiedy ta zmiana się zaczęła? Bo jakieś tam światełko musiało się zapalić, coś musiało się przełączyć, żeby nagle coś zmienić. To była potrzeba czego? Znaczy ja na pewno zmieniłam się, jak pojawiły się dzieci. I jak zaczęłam się uczyć, dzięki czytam etykiety. I zaczęłam rozmawiać z moim zespołem. I one mi uświadomiły, te moje dziewczyny, że to ma znaczenie. Zobacz, jak będziesz się inaczej czuła. Zobacz, jaki to ma wpływ na ciebie samą. No i tak, no jak zaczynasz próbować jeść więcej warzyw, owoców, regularne posiłki i tak dalej, to okazuje się, że rzeczywiście ty się lepiej czujesz. Mam też takie wrażenie, że dużo zmienił weganizm i taka, może nie promocja, ale takie uświadamianie, że też jest trochę inny styl życia, inna dieta jak weganizm. Zaczęły się pojawiać takie właśnie alternatywy mięsa i gdzieś ludzie tak zaczęli wchodzić na taką inną drogę, może właśnie spróbować trochę więcej warzyw, a czy da się zdrowo żyć, bo widziałam tam u ciebie na którymś stories gdzieś tam wędlinkę na zdjęciu, czy da się być zdrowym mięsożercą? Tak, jak najbardziej. Tylko trzeba znowu zwracać uwagę na to, żeby ta wędlina, to mięso było najwyższej jakości. I ja wiem, że pojawią się komentarze, ale to jest o wiele droższe. Tak, to jest droższe, ale to zrezygnujmy z dużej ilości mięsa, kupujmy je rzadziej, ale kupmy je dobrej jakości. Ja do tego w ten sposób podchodzę, tak? Moje dzieci jedzą mięso, ja staram się je ograniczać, wędliny nie jem prawie w ogóle, no jak już wyjątkowo, może w weekend mam ochotę, ale naprawdę rzadko. Dania mięsne jem, bo zazwyczaj robię jeden obiad dla całej rodziny, no chyba, że jest to jakiś makaron, to wtedy mięso dokładam im, a sama biorę tylko i wyłącznie
koniecznie sos, tak? Mhm. Ale nie odróżniam tego gotowania dla dzieci i dla mnie, bo nie mam na to czasu i ochoty, żeby gotować dwóch obiadów. Ale staram się też gotować obiady, które nie mają mięsa i moje dzieci nie mają z tym żadnego problemu, chociaż są wtedy szybciej głodne, powiedzmy sobie szczerze. Ale tak, znaczy ja w ogóle... Nie wiem, czy to jest uzależnione od mojego statusu, że nie wiem, mieszkam w dużym mieście i jakby świadomości tego, co jest zdrowe, a co nie, ale ja wolę kupić mniej, mhm. ale dobrej jakości. To dotyczy wszystkiego, kosmetyków, ubrań. Kupić mniej, ale dobrej jakości, bo to jest droższe. Mhm. Nie mam z tym żadnego problemu. Żyjesz w dużym mieście, a czy urodziłaś się w Warszawie? Tak. Aha, a czy w takim razie zgodzisz się, bo istnieje takie przekonanie, że a na wsi to mają lepiej, bo mają dostęp do mm-hmm. tych zdrowych produktów, tak. jajka z wolnego wybiegu, tak, tutaj tak, wszystko. Tak, tak. Czy to jeszcze, że tak powiem, jakkolwiek w życiu istnieje, czy jednak ta wieś też już tak podskoczyła z zaawansowaniem tych wszystkich chemikaliów dodawanych choćby do pasz właśnie mm-hmm. dla zwierząt, że to już, że tak powiem, absolutnie nie ma racji bytu, takie stwierdzenie. W moim odczuciu ten czas takiego bardzo mocnego wspierania chemikaliami powoli mija. Mhm. Ja zauważam też i wśród firm, z którymi współpracuję, że dla nich zaczyna być ważne to, żeby te jaja były z wolnego od kur z wolnego wybiegu, tak? Żeby to były szczęśliwe kury, żeby te pasze nie były wzbogacane o różnego rodzaju chemikalia i mam mnóstwo właśnie informacji od producentów, że oni zmieniają się, co powoduje oczywiście, że te ich produkty są droższe, ale jakość ich jest lepsza. I no, sami musimy podjąć decyzję i wybrać, tak? Oczywiście trzeba znaleźć sobie złoty środek, na który nas stać i który, na który możemy sobie pozwolić, ale będąc świadomym, ta decyzja wcale nie jest trudna. Ja stoję pod takim wyborem, czy kupić twoją książkę, oczywiście, że już jest zakupiona, ale tak chciałam tutaj ten temat zagaić. Moja droga, Slow Beauty. Tak. Patrzyłam na ten tytuł, to jest glow przekreślone. Tak. I tak sobie myślę, kurczę, jak na polskim, jak interpretacja wiersza. I tak sobie myślę, czy to ma być tak, że bez slow nie będzie glow? Takiego glow sztucznego, które po prostu sobie możemy namalować na twarzy jakimś kosmetykiem kolorowym? Czy to musi być tak, że proces do tego glow wewnętrznego, który jest tym prawdziwym glow, to musi być slow? Chyba to drugie. Mhm. W tej książce zależało mi na tym, żeby pokazać, że to glow może być właśnie bardzo naturalne, mhm. że podejmując te decyzje tego takiego bardzo powolnego i takiego skierowanego na własne potrzeby, dbania o siebie, damy sobie więcej niż tylko i wyłącznie używając kosmetyków glow i jakby nie zwracając uwagi na resztę potrzeb naszego organizmu. I tak bardzo holistycznie zależało mi na tym, żeby ta książka holistycznie podchodziła do tematu dbania o siebie, bo wydaje mi się, że bardzo często zapominamy, że to, jak wyglądamy, jest uzależnione od tego, co jemy, bo to ma olbrzymi wpływ na nasze samopoczucie i to, co dostarczamy swojemu organizmowi, jakby wszystko razem musi dobrze pracować, żeby mieć wpływ na nas całych. Mhm. I myślę, że ta książka znowu jest bardzo, bardzo wartościowa, merytoryczna. Może dla niektórych zbyt merytoryczna, ale w moim odczuciu ta podstawa i merytoryka jest potrzebna do tego, żeby zrozumieć później ten proces tego, jak to wszystko, jaki ma być wynik i rezultat. Jest książka, są e-booki, jest 6 osób w zespole, jesteś bizneswoman, a czy ty masz to we krwi, czy musiałaś się tego nauczyć? Prowadzenie własnego biznesu to jest bardzo ciężka praca i myślę, że uczę się tego cały czas. Ja bardzo nie lubię Excela. Dołączam do twojego teamu. Czarna, to po prostu nie znoszę. To zawsze mój Grzesiek mówi, dobra Agnieszka, wsadźmy to do Excela i policzmy. Ja mówię, wiesz co, to może ty to zrób. A ja się zajmę czymś innym. Ja jestem tym twórcą. Ja dbam o to, żeby
żeby ten content, który przekazujemy, czytamy etykiety, miał taki wygląd, a nie inny i żeby ta nasza redakcja tworzyła publikacje takie, jakie są potrzebne i jakie później nasi czytelnicy będą wykorzystywać je po prostu na co dzień. A te kwestie takie organizacyjne, ja oczywiście dbam bardzo o zespół, bo zależy mi na tym, żeby mój zespół dobrze się czuł w naszej firmie, ale powiem szczerze, że te wszystkie tematy księgowo-excelowe, to nie jest mój konik. Masz od tego ludzi. Tak jest. No i o to chodzi. Chodzi o delegowanie. Tak. Myślałam, że to będzie taki idealny podcast typu o, zaczęłyśmy, wzniosłyśmy się, leciałyśmy i lądujemy, a my zaczęłyśmy od lądowania, ale mam wrażenie, że to kilkadziesiąt minut na lądzie było bardzo przyjemną rozmową, ale jakbyśmy, no dobrze, miały teraz tak naprawdę lądować, bo kochasz podróże i kochasz czytać książki, wyczytałam, to tak na koniec podziel się ze mną, czy w ogóle może się teraz gdzieś wybierasz jeszcze poza tą majową wyprawą? I czy podróż bez dzieci bierzesz pod uwagę? Bo wiem, że wspominałaś, że to jest dla ciebie ważne. Podróżowaliśmy kiedyś bez dzieci. Jak oni byli mali, to zostawialiśmy ich z moją mamą, a po jakimś czasie tak stwierdziliśmy, że chcemy też im pokazywać ten świat, który my też zwiedzamy. Co nie zawsze się sprawdza i prawda jest taka, że bardzo, moim zdaniem, para bardzo potrzebuje tego czasu tylko i wyłącznie dla siebie i bardzo nam się marzy ten czas tylko i wyłącznie dla siebie, ale jakoś na razie nam się to nigdzie nie klaruje. Ale tak, w majówkę jedziemy kamperem najprawdopodobniej do Włoch, a latem lecimy razem z chłopakami do Grecji. I tak jak te wszystkie wyjazdy w ciągu roku, to są połączone razem ze zwiedzaniem i my nie mamy tam za dużo odpoczynku, o co dba mój mąż. Mhm. To jest naprawdę harówka. To wakacje to jest czas, który jest tylko i wyłącznie na leżenie, czytanie książek i gry planszowe z chłopakami. I jaka książka będzie przy leżaku podczas tych wakacji? Bardzo gruba na pewno. Bardzo gruba. Ja uwielbiam takie historie rodzinne, pokoleniowe, po 800 stron, bo ja wtedy się jakby włączam w ten świat i żyję. Przenosisz do innej rzeczywistości. Tak, i jest mi z tym bardzo, bardzo dobrze i na pewno bardzo gruba i bardzo i taka rodzinna książka będzie. No to my już też powoli wychodzimy z tej rzeczywistości dosyć małej do realności, do normalności. Bardzo ci dziękuję za tą godzinę. Ja również bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Mi również bardzo miło. Dziękujemy.